Witam wszystkich. Ostatnio otrzymuję dużo, dużo zapytań o wibracje. Pytania są takie: czy nie mogłaby Pani nagrać wideo o tym, jak poprawić wibrację, co zrobić, żeby wibracja była nie taka zaciśnięta, żeby była lekka, żeby nie bolała mnie ręka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam szczerze tak, ja nie jestem czarodziejka, ja nie powiem jakieś specjalistyczne słowo i u Was od razu ta wibracja będzie super. To niemożliwe. Wibracja, co to jest wibracja? Wibracja to najpiękniejsze ozdobienie dźwięku na skrzypcach, w ogóle na strunowych instrumentach. Prawda, niektóre dęty też mogą wibrować, ale najpiękniejszy to głos skrzypiec, bo on przybliża się do głosu ludzkiego. I wibracja nie jest oddzielno stojącym czymś takim faktorem. To jest w przypadku, kiedy dobrze gra się, wszystko ok i wibracja ładna, to to jest efekt wszystkich poprzednich działań nauki grania na skrzypcach. Jeżeli wibracja zaciśnięta, nieładna, brzydka, to to jest skutek tego, że przed tym wy za bardzo nie zwracali uwagi na wszystko to, co było przed tym, jak wy zaczęli wibrować. Bo wibracji nie można nauczyć, a po prostu w takim stanie, kiedy wszystko zaciśnięte, nie tak, krzywo, byle jak i tu wy chcecie ładnie wibrować, nie da się. Czyli jest bardzo dużo błędów, które popełniają, zaczynając grać na skrzypcach, nie wibrować, a zaczynając grać na skrzypcach. Jak będzie Wam jakoś nie tak, jak będzie niewygodnie, jak jeżeli cały proces grania na skrzypcach jest dla Was niewygodny, to wibracja wątpię, żeby była ładna. O tego, że ją pokażę, jak wibrować, nic to Wam nie da. Ja często widzę w internecie jakieś dziwne ćwiczenia w tą stronę, jeździć po podstrunnicy, to i tak nic nie daje. Wibracja od tego lepsza nie robicie. Czyli punkt pierwszy. My zaczynamy grać na skrzypcach. Co najczęściej ja obserwuję? Najczęściej ja obserwuję, kiedy do mnie przychodzą na przykład na korektę uczniowie, nieważne jakie, małe, dorosli, teenagers. I tak, wszystkie te, które kiedyś u kogoś już uczyliś i przychodzą do mnie na korektę, czyli tam coś było nie tak. Jest nieprawidłowe ustawienie, nieprawidłowe trzymanie skrzypca, nieprawidłowe ułożenie palców. To wszystko ma znaczenie dla wibracji. Dzisiaj rozpatrzymy punkt pierwszy. Co to znaczy? Ustawienie całego ciała przy graniu na skrzypcach. Jak ja kiedyś nagrałam wideo o tym, jak postawić stopy, jak postawić ciało, co z tym wszystkim zrobić, żeby Wam było potem wygodniej grać na skrzypcach. Nie będzie tak, że Wy zaczynacie grać, u Was wszystko zaciśnięte, ale wibracja super, nie będzie takiego. Będzie tylko tak, że wibracja będzie skutkiem wszystkich Waszych popełnionych błędów. To bardzo prosto poprawić, tylko musicie mnie posłuchać. Znaczy najpierw trzeba ustawić ciało. Jak chcecie sprawdzić, czy Wasze ciało nie jest zaciśnięte, bo tak, to zaciska, tam to zaciska nogi, stopy, zęby, kolana. U mnie był uczeń, który ja nie mogła zrozumieć, co mu przeszkadza. Wreszcie ja mu powiedziała, zdejmuj buty. Ale by chłopak, on mówi, po co? Ja mówię, zdejmuj buty, zdjął buty, ja mówię, teraz graj. Zaczął grać, wiecie co on robił? Stawał napięty i palce na stopach tak robił. Pod siebie, u niego bolało wszystko. Zęby, kark, on po prostu ledwo grał na tych skrzypcach. Czyli, jak wy chcecie sprawdzić, czy wy prawidłowo stoicie, kiedy trzymacie skrzypce, to weźcie skrzypce i stańcie pod ścianę, stańcie całym ciałem, dotykajcie łopatkami, pośladkami, piętami, czyli trzeba znaleźć taką ścianę, żeby nie było tych listwy, bo pięty trzeba też, od ja teraz stoję równiutko. A teraz podnieście skrzypce i spróbujcie grać, jeszcze jedna uwaga. Wy kiedy pijecie z kubku kawy, herbaty, wody, nie wiem co, wy pijecie, a kiedy wy gracie z pęczkiem, to wy dlaczego zrobicie tak? Zaciskacie tu, zaciskacie tu. Teraz stańcie przy ścianie i posłuchajcie, co Wam przeszkadza, co u Was jest zaciśnięte. A potem zróbcie krok do przodu i spróbujcie w takiej samej pozycji, żeby Wam nic nie przeszkadzało. Spróbujcie pograć na skrzypcach. I Wy od razu zobaczycie, że gdzieś coś zaczynacie zaciskać. To pierwszy krok do bardzo brzydkiej wibracji. Naprawdę, nie wolno niczego zaciskać. Jeszcze jest dobry sposób. Można położyć się na podłogu, tylko nie na sofę, bo tam miękko. A trzeba na twarde położyć się i sprawdzić, czy Wy naprawdę nic nie zaciskacie. Najgorzej, kiedy trzymają tu skrzypce, a tu trzymają smyczek. Zaciskacie smyczek, zaciśnie się ta ręka, bo ręce nasze bardzo, bardzo powiązane.
I jeszcze jedna sprawa. Kiedy wy tylko zaczynacie grać na skrzypce, wy powinni dobrać instrument do swojej ręki. Nie ma czegoś takiego, idziecie do sklepu, wam sprzedawca mówi, ten nadaje się. No sprzedawca zazwyczaj nie gra na skrzypcach, także bardzo często są poważne błędy. I to już do następny raz. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzwońcie do mnie, piszcie komentarze. Będzie tych troszeczkę tych, więcej tych lekcji o tym, jak my dojdziemy do normalnego vibrato. Dziękuję bardzo, do widzenia.